Moi drodzy, CC Water Gold, wersja Premier, odcinek poświęcony temu produktowi, ale też jego starszej wersji, czyli wersja Clear Charge. Kurde, nieważne. Ja sobie te dwa produkty porównam i pokażę Wam, jakie są między nimi różnice. Także zapraszam Was do praktycznej części tego odcinka. CC Water Gold Premier, czarna nowa wersja, jego poprzednik. Różnice, jakie są między tymi produktami, to przede wszystkim aplikacja. Ten delikatnie pod fibrą się rozjeżdża, delikatnie nam się marze. Nie jest produktem trudnym, ale widać, że gdzieś tam po sobie zostawia delikatny ślad, który trzeba wypracować. Wersja Premier, tutaj aplikacja już jest praktycznie bezbłędna. Przecieramy, przerzucamy sobie fibrę na drugą stronę, żeby to dopracować. I jest wszystko ok, fajnie odparowuje. No i też efekt wizualny, jaki produkt po sobie zostawia, jest to bardzo widoczne przyciemnienie, którego w tej wersji po prostu brakowało. Sama szklistość, której dostał lakier, tak jak tutaj widzicie na załączonym obrazku, jest niezawodna. Jest to chyba cecha dominująca właśnie tych produktów, czyli CC Water Goldów, które zresztą ze starszej wersji znacie i myślę, że gdyby nie wysoka cena tych produktów, byłyby to produkty bardziej rozchwytywane. Także moi drodzy, ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się już niebawem w kolejnych materiałach. Na razie.